od bardzo dawna przy niemal każdym z filmów, w których poszukuję fabuły, szczególnie w grach survivalowych, dostaję to samo pytanie. Szczególnie w przypadku filmów z gatunku survivalowych gier z zombie. I jest to pytanie, kiedy zbadamy fabułę Seven Days to Die. I to właśnie dziś jest ten moment. Z samym Seven Days to Die wcześniej nie miałem zbyt wiele styczności. Miałem okazję chwilę zagrać w bardzo wczesnej alfie, gdzie gra odrzuciła mnie swoim ówczesnym, dość przestarzałym stylem graficznym, ale i topornością rozgrywki. Potem jeszcze raz dałem grze szansę, jednak to wciąż nie było to. Kolejne podejście miało miejsce po wydaniu chyba już oficjalnej wersji i wyjściu gry z wczesnego dostępu po jakichś 38 latach. Tym razem jednak na jakiś czas przepadłem. Więc teraz stoję tutaj po dziesiątkach godzin w tej grze. I choć dla hardkorowych graczy wciąż raczej jestem laikiem, tak wydaje mi się, że udało mi się poznać nie tylko to, jak działa ta gra, ale także stojącą za nią historię apokalipsy zombie z tego świata i o tym, jak to się wszystko zaczęło. I to o tym chciałbym wam opowiedzieć w tym filmie. A jeżeli z jakiegoś powodu boicie się spoilerów, bądź po prostu nie graliście jeszcze w Seven Days to Die, to dziś przychodzę do was z ofertą od sponsora tego filmu oraz nowego partnera tego kanału, sklepu Instant Gaming. Choć pewnie kojarzycie tę stronę, to przypomnę, że Instant Gaming to sklep z grami, na którym możecie kupić zarówno gry na peceta, ale też i na konsole, również te najnowsze w często bardzo okazyjnych cenach. I właśnie teraz trwa chociażby promocja na Seven Days to Die, które możecie zakupić na Instant Gaming z ponad 60% rabatem. Samo zakupienie gry jest bardzo proste i na dodatek możecie skorzystać z wielu opcji płatności, od karty, po PayPala, a nawet używając naszego polskiego blika. Więc koniecznie sprawdźcie ofertę od Instant Gaming, a jeszcze jedno, jak już będziecie sprawdzać, to koniecznie skorzystajcie z linku znajdującego się w opisie tego filmu. Jest to link, który sprawia, że jeżeli dokonacie zakupu, to nie tylko otrzymacie grę, ale też wesprzecie mój kanał. Będzie to dla mnie ogromne wsparcie w dalszym tworzeniu treści na tym kanale, za które wam ogromnie dziękuję. A tymczasem już wracamy do tematu filmu. A więc Seven Days to Die. Powiem wam, że odnalezienie fabuły w tej konkretnej grze to nie była łatwa przeprawa. Dużo w niej było bliskich spotkań z obecnymi w grze zombiakami, eksplorowania chat, również z nieumarłymi w środku, a także jazdy na rowerze, często unikając w ten sposób zarażonych. A tej jazdy było naprawdę wiele, od punktu do punktu, od handlarza do punktu, z powrotem i tak cały czas. Jeśli graliście, to na pewno wiecie, o co mi chodzi, jednak zacznijmy od początku. Więc wszedłem do tej gry i rozpocząłem rozgrywkę na domyślnej mapie, Nevis Gain. Jest to chyba jedyna stała mapa w grze. To znaczy, że nie jest ona w pełni generowana proceduralnie, jak chociażby mapa w Minecrafcie, tylko ręcznie stworzona przez twórców. Uznałem więc, że jeżeli mam odnaleźć fabułę tej gry, to właśnie na tej mapie. W końcu to na niej twórcy, domek po domku i zombiak po zombiaku, tworzą samą grę, a także jej historię. Stworzyłem też postać, a tak właściwie to wskrzesiłem. Ponownie, przed apokalipsą zombie musiał stanąć on, Marcin Ognisty, teraz ocalony z Arizony, jednak w przeszłości doświadczony strażak z Kentucky. Pozdro dla kumatych, czy jakoś tak. Nasz strażak obudził się na drodze nieopodal zniszczonego domu. Był niemal bez ubrań, a przy sobie miał zaledwie 2 słoiki wody, konserwę, bandaż, pochodnie oraz tajemniczy list. List od niejakiego księcia o treści: uprzejmie przypominam o terminowych płatnościach i ostrzegam przed każdorazowymi konsekwencjami zwłoki. Mam nadzieję, że ostatni raz musiałem się irytować z tego powodu. Jestem wdzięczny za sprzęt, ale nie zapomniałem o długu. Do zobaczenia niebawem. No dobra, to jest już jakiś zarys fabularny. Jesteśmy my, całkowicie bez sprzętu, pośrodku drogi, jednak nie pojawiliśmy się w tym miejscu bez przyczyny. Przywlekł nas tutaj, a następnie ograbił niejaki książę bądź ktoś z jego ludzi. Nie wiadomo w tym momencie, kim jest, jednak wiadomo, że uważa, że jesteśmy mu coś winni. Niedługo później okazuje się jednak, że pozostawiono również przy nas drugą wiadomość od osoby o imieniu Noe. Ta wiadomość natomiast znajduje się przy nas razem z podstawowym poradnikiem przetrwania, stanowiącego jednocześnie coś w rodzaju samouczka w grze. Wiadomość ta ukazuje nam się jednak po jego ukończeniu. Doskonała robota. Teraz nikt nie ma wątpliwości co do twojego potencjału. Oto mapa z najbliższymi posterunkami przy White River. Znajdziesz w nich handlarzy, u których kupisz i sprzedasz towary oraz obywateli chętnych do ciekawej rozmowy. Witaj na pokładzie,
podpisano Noe. Sam list natomiast podpisany został jako obywatel White River. I to w ten sposób rozpoczyna się rozgrywka w Seven Days to Die. Już w tym momencie możemy zdać sobie sprawę, że światem tym wydają się rządzić dwie ekipy. Jedna na czele z księciem, u którego mamy dług oraz który nas nieźle poturbował, oraz druga, niejakie White River. W tym momencie nie wiadomo jeszcze czym dokładnie jest, jednak wydaje się być sprzymierzone z pobliskimi handlarzami, chociażby z Rektem, do którego namiary dostaliśmy właśnie w pierwszej wiadomości. Ten zresztą się nas spodziewa, bo jak tylko do niego docieramy, ten od razu zagaduje nas, pytając, czy jesteśmy od Noego. Daje nam pierwsze zadanie, jednak nie za wiele mówi nam o tym świecie. Tak naprawdę od tego momentu stajemy się zwykłym chłopcem na posyłki. A to idź, wybij gdzieś lokalną grupę zombiaków, a to zdobądź zagubione zapasy, czy wykop coś z ziemi. I tak cały czas. Podobnie zresztą jest z kolejnymi handlarzami, których to spotykamy w innych lokacjach, w kolejnych biomach. To wszystko sprawia, że jeżeli chcemy poznać prawdziwą historię stojącą za Seven Days to Die, to musimy zwrócić uwagę nie na zwykłą narrację, a na narrację środowiskową. Na tym, jak wygląda świat oraz jakie informacje możemy wyciągnąć bezpośrednio z niego. A więc zacznijmy sobie od podstaw. Co to w ogóle za miejsce? Wedle znaków znajdujemy się w hrabstwie Navesgain, znajdującym się w stanie Arizona, a więc już klasycznie dla gier o zombie akcja ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Jest miejsce akcji? No to pora na czas. Kiedy mają miejsce wydarzenia z Seven Days to Die? No tutaj sprawa już nie jest tak oczywista. Rozglądając się po kolejnych lokacjach, domach, lokalach usługowych oraz firmach, możemy znaleźć chociażby wiele kalendarzy, które wskazują na rok 2034. Jednak musimy również wziąć pod uwagę, że nie wiemy, od jak dawna w tym świecie panuje apokalipsa oraz jak długo ktoś tych kalendarzy w ogóle nie zmieniał. Co więcej, w grze możemy znaleźć również portrety osób zaginionych, jednak te wskazują, że osoby te zaginęły w roku 2020. Kiedy więc rozpoczęła się apokalipsa zombie w tym świecie? O tym, kiedy to się zaczęło, a także informacje na temat, jak radził sobie świat z zombie, możemy znaleźć w gazetach porozrzucanych w wielu miejscach na świecie. Nas w tym przypadku szczególnie będą interesować dwa konkretne wydania. Wyglądają one w ten sposób. No, przynajmniej w grze, czyli niezbyt wiele da się na nich przeczytać ze względu na dość niską rozdzielczość. Jednak w opisie aktualizacji, w którym owe elementy zostały wprowadzone do gry, możemy znaleźć obie te gazety w o wiele lepszej jakości. To właśnie na nich możemy odnaleźć informacje na temat wydarzeń, które rozpoczęły apokalipsę zombie z Seven Days to Die. A więc zacznijmy od artykułu o tytule Wirus dziesiątkuje Amerykę. Pojawił on się w gazecie wydanej 5 grudnia 2033 roku, a więc na rok przed datą widoczną na kalendarzach w grze. Z jego treści dowiedzieć możemy się m.in., że wirus wywołujący przemianę w zombie dotarł już do Stanów Zjednoczonych oraz rozprzestrzenił się na tyle, że amerykańska służba zdrowia znalazła się na skraju załamania. Biorąc pod uwagę, że jest to lokalna gazeta z miejsca akcji gry, czyli z Arizony, to odnosi się do sprawy właśnie z perspektywy osób z tego stanu. Dowiadujemy się więc, że na dzień 5 grudnia 2033 roku nie można powiedzieć, żeby stan Arizona również był opanowany przez zarażonych, jednak już tego dnia słychać o pierwszych przypadkach w szpitalach. Mimo tego, że Arizona wprowadziła restrykcyjne kwarantanny, w tym czasie potwierdzone zostało 47 zakażeń wirusem zombie. Ale jaki jest to wirus? Wedle tego, co znajduje się w głównej części artykułu, dowiadujemy się, że za przemianę ludzi w nieumarłych w tym uniwersum odpowiada wirus SDV. Skrót ten rozwija się jako Sept Diurnal Virus. Jest to nazwa pochodząca z języka łacińskiego, gdzie jej pierwszy człon, sept, pochodzi od słowa septem, oznaczającego 7, natomiast słowo diurnal odnosi się do dnia. Nazwę więc możemy przetłumaczyć jako wirus siedmiodniowy, co jeszcze raz odnosi się do nazwy gry, Seven Days to Die. Choć gra nigdzie tego tak nie tłumaczy, to zakładać możemy po nazwie, że przemiana w zarażonego występuje po 7 dniach, a także co 7 dni ma miejsce wydarzenie określane krwawym księżycem, które widocznie oddziałuje na zarażonych. Jednak do tego tematu wrócimy sobie kiedy indziej. Co warte zaznaczenia, to wirus ten przenosi się nie tylko na ludzi, ale też na zwierzęta, przez to nierzadko możemy spotkać również zombie psy, zombie sępy, czy nawet zombie niedźwiedzie.
Z gazety dowiadujemy się, że na chorobę do tego czasu w samych Stanach Zjednoczonych zmarło już niemal 5 milionów osób oraz na terenie całego kraju wprowadzona została kwarantanna. W tym czasie rząd intensywnie poszukiwał rozwiązania w postaci leku czy szczepienia, jednak aktualnie bez efektów. Jeśli chodzi o epidemię, to w tej gazecie to tyle. Tak nas z tej gazety zainteresuje jeszcze niewielki komentarz po prawej stronie od tego pana, niejakiego Duke'a H. Cassador. On sam nieraz jeszcze przewinie się w tym materiale, więc zobaczmy, kim jest oraz co miał do powiedzenia w tej sprawie. Dobra, pewnie mi nie uwierzycie, ale w tym tekście wyraźnie powiedział on, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Oczywiście, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Oprócz tego jednak z tego fragmentu dowiadujemy się, że Duke, po polsku książę, jest właścicielem kasyna Cassador, znajdującego się gdzieś w hrabstwie Navisgain. Wręcz pewne jest to, że jest to ten sam książę, który na początku gry zostawił nam notatkę o rzekomych długach. Na temat samej epidemii wypowiada się on, krytykując rząd oraz administrację. Uważa, że działania podejmowane przez władze są zbyt wolne oraz przede wszystkim zbyt mało restrykcyjne. W swojej wypowiedzi zachęca do natychmiastowego, całkowitego zamknięcia granic hrabstwa, twierdząc, że to jedyny sposób, aby ocalić Navisgain. Czy miał rację oraz czy przede wszystkim zamknięto granice? Tego nie wiemy, bo teraz przenosimy się w czasie o miesiąc do przodu wraz z kolejną gazetą, która ukazała się 15 stycznia 2034 roku. Jest to też czas, w którym epidemia zombie przerodziła się w prawdziwą apokalipsę, która opanowała zarówno większość świata, ale też i Stanów Zjednoczonych. Sytuacja na świecie była na tyle zła, że rząd posunął się do wyjątkowo radykalnych czynów, jakim było wystrzelenie pocisków z ładunkiem nuklearnym, mających na celu powstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się choroby w Stanach Zjednoczonych. Była to desperacka próba opanowania epidemii, której ofiarą padło miliony obywateli Stanów Zjednoczonych. Z tej gazety dowiadujemy się też, jak wyglądała w tym czasie sytuacja na świecie. Wedle informacji na 15 stycznia potwierdzone zostało co najmniej 100 milionów przypadków zachorowań rozprzestrzenionych po całym świecie. Choć dane te mogą być mocno niedoszacowane ze względu na to, że od jakiegoś czasu wiele z krajów przestało już całkowicie istnieć bądź stało na progu upadku, a co za tym idzie, te kraje przestały też skutecznie raportować o kolejnych zarażeniach. Upaść miały m.in. Madagaskar, ale też i znaczna część Europy Wschodniej. No niestety, w tym uniwersum jako Polacy przegraliśmy z zarazą. Stany Zjednoczone jednak też były już na prostej drodze do upadku, chociażby przestało funkcjonować CDC, Centrala Kontroli i Prewencji Chorób, czyli agencja rządowa zajmująca się ochroną zdrowia. Wiąże się to z zaprzestaniem skoordynowanych działań mających na celu wynalezienie skutecznego leku bądź szczepienia na chorobę powodującą przemianę w zombie. Co więcej, nie udało się im nawet ustalić rzeczywistego pochodzenia tej choroby. To właśnie w tej beznadziejnej sytuacji rząd podjął decyzję o ostrzelaniu ładunkami nuklearnymi największych miast w kraju, czego efekty możemy zaobserwować w wielu miejscach na mapie, na biomie pustynnym czy na pustkowiach, na których możemy zauważyć liczne kratery po uderzeniach oraz zniszczone budynki, czy też na biomie spalonego lasu, który choć wydaje się, że nie był celem bezpośredniego ostrzału, tak pożar związany z bombami dotarł również do tego miejsca. Nie mówiąc też o strefie radioaktywnej występującej dookoła dostępnego dla nas w grze obszaru. Na koniec artykułu możemy też przeczytać, że z decyzji oraz rozwoju sytuacji szczególnie niezadowolony był Duke Cassador. A więc ponownie nasz książę. W ogóle ten koleś wydaje się odgrywać jakąś dużą rolę w lore tego świata, mimo tego, że jego oraz jego kasyna tak właściwie w ogóle w grze nie znajdziemy. Wiemy jednak, że dowodzi on jedną z frakcji oraz wygląda mniej więcej w ten sposób. Jego podobiznę możemy zobaczyć jednak nie tylko w tym fragmencie gazety, ale też w wielu domach w Navisgain. Co więcej, jego podobiznę znajdziemy też na żetonach z jego kasyna, które na dodatek stanowią formę waluty w ogarniętym apokalipsą hrabstwie Navisgain. Oznacza to, że ten gość nie dość, że jest znaną postacią w tym mieście, to na dodatek trzyma też swoje łapska na ekonomii tego miejsca po przysłowiowym końcu świata. Co więcej też, od kolejnego skandlarzy, jakiego spotykamy, lekarki Yen, możemy się dowiedzieć, że książę dodatkowo pobiera haracz za ochronę, który ta zmuszona jest płacić. A co z tymi, którzy nie płacą?
No cóż, my akurat mogliśmy się o tym przekonać na samym początku gry. Ponieważ to my jesteśmy osobą z długiem u księcia, choć i tak mieliśmy sporo szczęścia, bo pośród jego obozów możemy znaleźć inne ofiary, które spotkał zdecydowanie gorszy los. Równowagą dla księcia oraz jego bandytów, których obozy znajdujemy w grze, wydaje się być obóz White River, do którego należy Noe. Ten jednak wydaje się być jeszcze bardziej tajemniczy. Niewiele aktualnie wiadomo o jego działaniu, prócz tego, że u części z handlarzy możemy znaleźć flagi tego obozu. Te dwa miejsca wydają się być dwoma stronami konfliktu, które w jakiś sposób zorganizowały się oraz jakoś funkcjonują, mimo tego, że świat upadł. Świat, dla którego raczej nie ma już nadziei. Ta upadła raczej razem z CDC, które jako ostatnie oficjalnie próbowało odnaleźć lek na wirusa powodującego przemianę w zombie. Choć wiecie co? W Neves Gaines znajduje się jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce, a właściwie to dwa miejsca. Są to kolejno główny budynek firmy Higashi Pharmaceutical oraz rezydencja dr Karen Higashi, będącą prawdopodobnie założycielką tej firmy. Jest to o tyle ciekawe, że zdaje się, że w momencie, gdy CDC zaprzestało swoich badań oraz właściwie to przestało istnieć, tak firma Higashi wciąż prowadziła badania na zarażonych, będąc niejako ostatnim bastionem, ostatnią szansą Neves Gaines na znalezienie leku na chorobę. Eksplorując kolejne piętra ich budynku, możemy odnaleźć na nim liczne laboratoria, w których miały miejsce testy DNA, badania chemiczne, a nawet testy prowadzone na ludziach zarażonych wirusem. Na tych piętrach znajdziemy liczne pomieszczenia oraz urządzenia, które służyły badaniu zarażonych, zarówno samej przemiany osób chorych w zombie, co mogło mieć miejsce w tego typu pomieszczeniach, ale także badaniu samych zarażonych, jeszcze żywych w specjalnych komorach, a także już martwych, badając ich budowę oraz tkanki. Badania, które były prowadzone w tym budynku, choć wydawały się bardzo radykalne, tak mogły być konieczne, aby spróbować chociaż odnaleźć lek przeciw chorobie, która przecież dziesiątkowała ludzkość. Co ciekawe, podobne badania firma prowadziła nie tylko w swojej głównej siedzibie, ale też w tajnym laboratorium znajdującym się tuż pod rezydencją dr Karen Higashi, prawdopodobnie szefowej firmy. Rezydencji Karen nie odnajdziemy jednak na mapie Neves Gaines. Ta występuje jedynie na generowanych losowo światach, dlatego udając się prawdopodobnie do innej części Arizony, możemy odnaleźć rezydencję, w której w podziemiach firma wciąż prowadziła swoje badania. Dlaczego musiała prowadzić je akurat tutaj? Możliwe, że były one już na tyle nieetyczne, że prowadzone były w takim miejscu całkowicie nielegalnie. W piwnicy Karen znajdziemy bardzo podobne sprzęty, jak i w głównej siedzibie firmy, z charakterystycznymi komorami na czele, w której znajdowali się zarażeni, na których były prowadzone eksperymenty. Te jednak, biorąc pod uwagę aktualny stan placówki, nie odniosły pożądanego efektu. Oba te miejsca zostały ostatecznie opanowane przez zarażonych, przez co my, bez nadziei na ratunek, wciąż musimy przetrwać w świecie opanowanym przez zombie, a dla firmy Higashi nie udało się tego zmienić. Na domiar złego musimy przetrwać w świecie niemal całkowicie opuszczonym, w którym jedynymi ludźmi, których spotykamy, są handlarze oraz okazjonalnie możemy dostrzec również przelatujący samolot z zrzutem zaopatrzenia, dającym nam nadzieję, że gdzieś tam wciąż żyją ludzie. I oto fabuła Seven Days to Die. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie oraz dajcie znać, jeżeli coś przeoczyłem. No i koniecznie sprawdźcie też mój link w opisie do Instant Gaming, które było sponsorem tego materiału. Ode mnie to tyle. Cześć!